Cześć, witajcie z tej strony. Tommy Hichacho z kanału Crypto Wars. Pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmie, jest to tylko i wyłącznie moje zdanie. Nie jest to porada inwestycyjna i sami odpowiadacie za swoje pieniądze. Jak wiecie, od jakiegoś czasu e, próbuję robić ten cykl z wiadomościami plus minus. E, dzisiejsze wiadomości, troszeczkę, troszeczkę inaczej, e, że tak powiem, przedstawione. Bardziej krótko, dużo, dużo w ogóle jest na plus, bo minusów właściwie w ostatnich dniach jakichś tam znaczących nie było. Obejrzyjcie, zobaczcie, dajcie mi później znać w komentarzach, czy taka forma przekazywania tak krótko, w tak krótki sposób może o wiadomości wam odpowiada. Także nie przedłużając, zapraszam. Dzisiaj mamy 30 lipca, godzina 22.50. Cena bitcoina dzisiaj o tej porze to 9600 dolarów. Dominacja 64,27%. Czyli generalnie od dłuższego czasu dominacja bitcoina cały czas się utrzymuje. Kapitalizacja rynku 266,6 miliarda. Lusy zaczynamy od czwartych urodzin Ethereum. Dzisiaj są czwarte urodziny projektu Ethereum. Także wszystkiego najlepszego. Gratulacje dla Vitalika. Fajnie, fajnie że to wszystko się kręci, że to wszystko się udało, że, że poszło tak jak, tak jak powinno. Giełda KuCoin ogłosiła dzisiaj, że bierze się w końcu za ten swój token. KCS. Będzie, będzie podobnie, podobnie jak z tokenem Binance'a, czyli, czyli co, jakiś, co jakiś czas będą go palić, czyli będzie tego tokenu coraz mniej. Od jutra startuje również program, w którym jeżeli zamrozimy u nich na giełdzie swoje tokeny na okres do 90 dni, to dostaniemy Dostaniemy zwrot w wysokości 50 od, od 35 do 50% w skali roku. Czyli generalnie, no, nie dostaniemy po 90 dniach 50 czy 35%, tylko to trzeba sobie wyliczyć, ile tam z tych powiedzmy 50% wychodzi w skali roku. No, za 90 dni, no, to powiedzmy gdzieś tam. W granicach między 10 a 12, 12%. Czyli jak na 3 miesiące zamrozimy ich token u nich na giełdzie ten token KCS to dostaniemy o 10% więcej. Dodatkowo ku zobowiązuje się, że w dniu końca tej blokady, jeżeli będziemy chcieli. Jeżeli będziemy chcieli pozbyć się tych naszych tokenów, to Kucoin odkupi je o 10% drożej niż w dniu, w którym je zamroziliśmy. Czyli załóżmy, że jutro zamrażamy te tokeny, są po $1,60, to po 90 dniach możemy się zgłosić do Kucoina i Kucoin odkupi od nas o 16 centów więcej, czyli wtedy, czyli mamy gwarantowane od dzisiaj plus 10%, tak. No nie wiadomo jaka cena będzie za 3 miesiące, może, może być 50 centów, a może być i, 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 i powiedzmy 2 dolary, tak, ale no na pewno nie będziemy wtedy na tym, na tym stratni, także... Tutaj zostawię Wam link pod filmem, wszystko sobie doczytajcie. Tutaj jest też podana tabelka, bo każdego dnia ta wartość szacunkowa się zmniejsza, czyli jutro 50, 50% zwrotu, za tydzień już 47 i tak dalej, i tak dalej, także, także no, trzeba się nad tym po prostu zastanowić i przemyśleć czy warto, czy nie. Mamy informację, że japońska giełda Bitflyer uruchamia usługę Simple Bitcoin Buying and Selling na rynku, na rynku europejskim. Będzie to dostępne przez ich stronę Bitflyer i nie będzie opłat transakcyjnych. No, pewnie pieniądze będą po prostu na, na różnicy, zarabiać na, na różnicy między ceną. Kupna a sprzedaży będzie można tam handlować w euro. No, oczywiście, trzeba będzie weryfikację KYC przejść. Jeżeli, jeżeli są waluty Fiat, no to wiadomo, na każdej giełdzie to trzeba zrobić. No, ogólnie zobaczymy. To ma być podobno bardzo szybkie, <laughs> dużo szybsze niż, niż normalne, normalne giełdy. Transfery mają być też niby szybkie. No, zobaczymy, co to będzie. Znany dostawca portfeli kryptowalutowych blockchain.com uruchamia nową giełdę kryptowalut, która będzie się nazywała The Pit. Twórca Peter Smith tutaj twierdzi, że jego giełda będzie w stanie wykonywać miliony transakcji na sekundę. Także, także no zobaczymy coś, coś nowego, coś ciekawego. Hmm, rozumiem, że, że nie będzie problemów, że, że nie będzie się zacinać. Nie, nie będzie problemów żadnych z niczym właściwie, z transferami, tak? Także tak to ma wyglądać. E będzie można na początku na niej handl handlować Bitcoinem, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoinem i USDT oraz PAXem. E Co tu jeszcze e możemy przeczytać? Nie be... PIT nie będzie pobierał żadnej opłaty transakcyjnej przez pierwsze 30 dni. Czyli, czyli będzie jakaś tam promocja będzie będzie można handlować za darmo później prowizja będzie wynosiła 0,24% w transakcjach do 100 tysięcy dolarów. Także no zobaczymy zobaczymy jak wystartuje. Trzeba będzie spróbować potestować zobaczymy czy Faktycznie to będzie działać. No ale plus na pewno jest. No i teraz mamy znowu informację o bakcie. 22 lipca wystartowały testy. Nie było jakiegoś szału z tym związanego. Nie wiem, czy, czy, czy akurat cena w związku z tym spadła. No, nieistotne. W każdym razie Bakt zarzeka się, że jest zdecydowany do końca trzeciego kwartału. Uruchomić w pełni już swoją platformę, czyli będzie gotowym produktem, będzie gotową giełdą, na której instytucje będą, klienci instytucjonalni będą, będą mogli handlować. No zobaczymy. Jedyna rzecz, która ich w sumie tak naprawdę blokuje, bo podejrzewam, że, że platforma już jest gotowa i wszystko, wszystko hula, no to jest zezwolenie, zatwierdzenie. Z, Depart z Departamentu Usług Finansowych w Nowym Jorku. Także, także zobaczymy. Eee, czekamy na koniec Q3 na pewno, na pewno miesiąc przed tym terminem już będzie głośno się robiło. Także tutaj będę sprawę monitorował. Dwustuletnia firma drukująca paszporty uruchamia sprzętowy portfel na kryptowaluty. Jest to firma austriacka. Poligraficzna, która zajmuje się zabezpieczaniem dokumentów, również banknotów. No i postanowili, że, że zrobią portfel hardwareowy, który będzie wyglądał mniej więcej jak karta kredytowa. Będzie on się nazywał Chainlock. No i tak, będzie zabezpieczony, yy, będzie zabezpieczony przed yy, kradzieżą danych przez Wi-Fi i NFC. Yy, no zobaczymy, no, no ciekawa sprawa, na razie bardzo mało tutaj jest danych yy, na ten temat. No podobno, podobno jakaś nowatorska technologia, generowanie klucza w izolowanym środowisku, tym podobne różne rzeczy, także... Także zobaczymy, no jak na razie troszkę mało informacji, no ale, ale sprawa, sprawa jest fajna. Cena ma wynosić około 60 euro, czyli 67 dolarów, także nie tak drogo. No zobaczymy, zobaczymy, tutaj jakaś obsługa ma być przez aplikację, także to będzie raczej ten wrażliwy punkt, ewentualnie, no, no nie wiem. Nie wiem jak to dokładnie ma wyglądać, ale sprawa fajna, tak? Szwajcarska firma Crypto Finance otrzymała licencję od szwajcarskiego regulatora na świadczenie swoich usług w dziedzinie blockchain. Będą obsługiwać inwestorów, raczej tutaj chodzi przede wszystkim o firmy. Także, także tutaj Szwajcaria cały czas razem z Maltą w Europie brylują, jeżeli chodzi o o wspieranie tej, tej naszej technologii. Także tutaj bardzo fajna sprawa. Twórcy OpenBazaar uruchamiają Crypto Marketplace dla urządzeń mobilnych, właściwie na urządzenia mobilne czyli na, będzie można na, na telefony. Jest to coś takiego, powiedzmy, jak eBay, jak, jak Allegro. Porównywane jest również gdzieś tam do Amazona. Można po prostu wystawiać, wystawiać na, na ich platformie oferty sprzedaży. Wszystko jest anonimowo. Informacje o kupującym lub sprzedającym mają tylko te dwie strony czyli ten, kto sprzedaje lub ten, kto kupuje nigdzie więcej nie są publikowane, zapisywane. Także także można, można spróbować sobie wejść na to, zobaczyć, popatrzeć no i, no i co no i sprawa jest fajna generalnie, generalnie y, można to wszystko y, tam jest oczywiście system y, system jakichś sporów jeżeli transakcja jakoś tam się nie uda można oczywiście y, oczywiście skorzystać ze wsparcia no ale wszystko, wszystko ładnie fajnie wygląda, najlepiej spróbować zapomniałbym jeszcze o jednej rzeczy dodana będzie funkcja społecznościowa także będzie można ze sobą porozmawiać no i co i przede wszystkim można, można tam płacić kryptowalutami tak? obsługiwany jest bitcoin, bitcoin cash zcash i litecoin zastanawiają się nad, nad Monero, no ale Monero no to jest kwestia taka już dosyć drażliwa dla rządów mogą mieć troszkę, troszkę kłopotów także z tym może może lepiej niech niech poczekają no ale generalnie możemy kryptowalutami płacić tak i sprzedawać i kupować anonimowo pododdział e, kryptograficzny giganta maklerskiego Fidelity oficjalnie złożył wniosek o prowadzenie swojej działalności w Nowym Jorku jako trust, czyli generalnie jako, jako fundusz e, taki powierniczy e, z dużym zaufaniem. No i zobaczymy, no w tym Fidelity, Fidelity Back, TTF, no już słyszymy to od roku. No to tak już nas tutaj troszkę męczy, tak. Już nie robi to za bardzo na nas wrażenia. Ale, ale myślę, że że w momencie jak, jak już im przyznają faktycznie te zezwolenia, pozwolenia i co tam oni jeszcze potrzebują, to, to może to szarpnąć rynkiem, może, może. Także, także tak. Powraca nam temat prowadzenia polityki monetarnej bez gotówki, Różne, różne kraje w Europie i na świecie próbują wyeliminować gotówkę. W tej chwili dołącza do nich Australia, ale generalnie, generalnie na plus jest informacja taka, że ograniczenie do transakcji gotówkowych w Australii będzie do 10 tysięcy dolarów amerykańskich. Jednak, transakcje przy wykorzystaniu kryptowalut. Będą bez żadnych limitów. Czyli, czyli jak będziecie chcieli coś kupić, ale w Polsce to samo będzie, tak? W Szwecji już prawie w ogóle nie ma gotówki. Także w Australii, jeżeli ktoś będzie chciał, e, chciał sobie kupić e, coś droższego powyżej 10 tysięcy dolarów, a nie będzie chciał, żeby, żeby wszyscy o tym wiedzieli, będzie mógł po prostu do tego wykorzystać kryptowaluty. Także, także na, pewno, na pewno kroczek po kroczku, ziarenko po ziarenku, te wszelkie różne tego typu informacje nam dają większą adaptację kryptowalut. Ostatnia pozytywna wiadomość. Coinbase Pro powiadomił nas dzisiaj, że wprowadza do siebie Tezosa, czyli ticker XTZ. I od poniedziałku 5 sierpnia będzie, będzie można wpłacać Tezosa do nich na platformę. Także, także możliwe, że, że jakiś tam hype będzie. Jak, jak trzymacie, lubicie tradować można się zastanowić, czy, czy po prostu tam gdzieś w okolicach 5 na, na jakiejś górce nie sprzedać, później troszkę, może taniej odkupić. No, jak to lubi, niech się bawi. Znalazłem dla Was artykuł, taki w sumie dość nieprzyjemny. No, w końcu to minusy, tak. W artykule możemy przeczytać o tym, że, że handlarze ludźmi coraz częściej wykorzystują kryptowaluty do, do transakcji. Dzięki temu chcą się. Chcą swoje finanse uchronić. No, widać od razu, że nie mają pojęcia, tak? bo, bo przede wszystkim bitcoina, bitcoina wykorzystują do tego, a wiadomo, że raz namierzony portfel już, już, już ciężko jest gdzieś tam go schować. Są to fatalne wiadomości, ponieważ wizerunkowo bardzo źle wpływają na kryptowaluty. Zwłaszcza, zwłaszcza jak przejdą do, do głównego nurtu, tak? do, do głównych serwisów informacyjnych. Nie związanych już z kryptowalutami, tylko, tylko normalnych jakichś tam wiadomości, i, i, i padają informacje, że przestępcy wykorzystują bitcoina, że znowu bitcoin do złych rzeczy, i tak dalej. Także generalnie jest to na pewno minus. A minus na właściwie powiedzmy, że jest to alert. Jest informacja o tym, że por duże portfele, jedne z największych portfeli kryptowalutowych z Bitcoinem, e zaczęły przesuwać, przesuwać swoje kryptowaluty. Na jednym z serwisów, e na Coinons, możemy przeczytać, że jest to 240 tysięcy e bitcoinów w ciągu, w ciągu ostatnich 6 godzin. To jest z zeszłego dnia informacja. Na drugiej, na drugiej stronie możemy, możemy przeczytać, że przeniesiono 318 tysięcy bitcoinów o wartości 3 miliardów. Także, także tutaj dane się troszkę rozszerzyły. No nie wiadomo, nie wiadomo, czy, czy, czy zostały przeniesione po to, żeby, żeby sprzedać, czy, czy żeby na przykład y, kupować altcoiny, tak, no, no nie wiadomo. Ale pamiętajcie, trzeba zwracać uwagę na, na takie informacje. Najczęściej y, dwa do trzech dni po, po tak dużych ruchach zaczyna się coś dziać na rynku, w dół, w górę. Także, także dlatego o tym Wam mówię, żebyście zwracali na to uwagę. I to by było na tyle. Jeżeli wiadomości Wam się podobały, dajcie łapkę w górę. Zostawcie w komentarzach informacje, czy taki krótki, takie krótkie opisy tych artykułów Wam pasują, czy chcecie, żeby były dłuższe, czy coś zmienić, dodać, usunąć. No i tyle. Pamiętajcie, włączcie powiadomienie żeby nie uciekły wam kolejne wiadomości. Cześć, hej.